Cześć, jestem Matylda. Dzisiaj Was witam razem z Gienkiem, Charlotką i Kitty w ich przepięknym domu Kitty Club firmy EP. Najpierw pokażę Wam kotki. Najpierw Wam pokażę Charlotkę. Charlotka to jest piękny kotek, taki żółto-pomarańczowy, widzicie, tu ma pomarańczowy, tu tak plamki, a jest bardziej żółta. I ma też tu taką bardzo ładną różyczkę i ma takie rzęsy długie i ma różowy nosek. Jeszcze ma niebieskie oczy i taka minuska. Ma piękny różowy kapelusz i ma trochę też zielonego i ma diament niebieski. I tu są takie specjalne miejsce na uszka, żeby Charlotka mogła sobie dobrze włożyć kapelusz. I widzicie, jak ładnie wygląda? A teraz Wam opowiem o Kitty. Kitty to jest bardzo ładny kotek. Widzicie? Też mruga oczkami i jest bardzo miękka. Taka jak prawdziwa. I ma niebieski nosek, a na łapce ma kwiatuszek z kryształkiem różowym. A jak zamknie oczka, to ma taki piękny różowy brokat. Kitty ma też różowy kapelusik. Jest cały w brokacie, sama bym chciała taki mieć. I jeszcze ma taką niebieską tasiemkę. Tu widać jakieś niebieskie piórka i tu są też, widzicie, tu jest taki diamencik różowy i jak zawsze otwór na uszka takie, żeby Kitty mogła założyć. I widzicie, jaka nasza para ładnie wygląda. A teraz Wam pokażę te rzeczy, które są w domu. Dobrze, to najpierw Wam pokażę takie łóżko dla Kitty i Charlotte. To jest takie piękne, fioletowe łóżko, sama bym chciała. Widzicie? Gienek, może byś się położył w tym łóżeczku, bo widzę, że ci trochę niewygodnie. To może Wam teraz pokażę inne rzeczy. Mam jeszcze taką toaletkę, widzicie, jest tu cała fioletowa i tu widzicie, są takie różowe szlaczki i widzicie lusterko. Jeszcze jak mówimy o lusterkach, to tu jeszcze jest duże lusterko, widzicie, tu też jakieś takie szlaczki są i tu dwa serduszka i Kitty by mogła się oglądać. Nie tylko są takie lusterka, jeszcze jest grill, przecież kotki muszą coś zjeść. Tu są jakieś naklejki, szaszłyki, żeby Kitty i Charlotka i inne koty mogły zjeść. Oczywiście sami musicie je wkleić. Widzicie, tu też jest ten grill, taki piękny, po prostu sam bym chciała mieć taki grill, widzicie? Teraz Wam pokażę taki stoliczek z parasolem. I tu jest taki stoliczek jest jak kwiatuszek. I tu jeszcze jest parasol, taki bardzo też ładny, podobny do takiego kwiatuszka. I widzicie, tu też są takie szlaczki i serduszko. Zobaczcie, jaki ten domek jest piękny. Tu widzicie bardzo zadbany ogródek. I widzicie, tu nawet jest taki taras, kamyki z kwiatuszkami, drzwi otwierane nawet tu, do zapalania można i z drugiej strony też są drzwi, nawet balkony, no po prostu pięknie. Zobaczcie, ten kapelusz przypomina kapelusz Kitty. Kitty, czy to nie twój kapelusz? Teraz odwrócimy domek i pokażę Wam środek. Proszę bardzo. Teraz Wam pokażę parter. Na parterze jest pianino z gitarą i z płytą. To Kitty zrobiła bardzo fajną muzyczkę. Ulala! I te pianino można zamknąć i otworzyć. Ale najpierw zamkniemy. I też na podłodze jest taki bardzo ładny kamienie z kwiatuszkami. Widzicie, też są zdjęcia Kitty i przyjaciółek. I teraz Wam pokażę windę. Winda też jest taka bardzo ładna, taka fioletowa,
tutaj jest taką kokardką i nawet jest uszkami kotków. No nie, no ten domek jest taki bardzo magiczny. I tu jest takie, są otwierane drzwi. Kitty będzie mogła wejść. I tu są takie wycinanki, takie szlaczki. I teraz jedziemy na drugie piętro. Tu jest taka lampa, a tu jest chyba salon. Kitty może się przyglądać. Teraz zabierzemy inne mebelki i umeblujemy pokój. Na przykład zabierzemy grilla i będzie tu Kitty albo Charlotte. Będę mogła sobie gotować. Tu postawię i będę mogła sobie gotować. Teraz idziemy na samą górę. Na samej górze możemy postawić takie łóżko, jaki tu jest taki kwiatuszek, jak klejcie klejki, a tu jest taki pokrętło. I to się może kręcić. Charlotte będzie teraz miała po coś potrzeb. Widzicie? Charlotte może na łóżku tańczyć. I kręcić się. I będzie dyskoteka. Ulalala, ulalala, będzie dyskoteka. Teraz jest kula. Ulalala. Dyskoteka. Taki domek możecie umeblować po swojemu. Ja chciałam tak, bo mi się tak podoba. Ale wy możecie na przykład, nie wiem, tu dać na przykład grilla, a stolik dać tu. Wszystko możecie w tym domku robić. Teraz się z wami żegnam, a ja teraz idę z kotkami na dyskotekę. Kotki, tańczymy. Umpa, 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 pa, pa. Patrzcie, Gienek chce zjeść szaszłyki z grilla. Kitty, ratujcie się, Gienek, to nie twój domek. Na chwilę go przesuniesz, no Gienek. Nie możesz nim mieszkać, jesteś za duży, papa. Gienek, no please, no. Uch, już nie chcesz? Musisz, naprawdę. Kitty, uważaj. A no. Pa, pa, Gienek, pożegnaj się. Pa, pa.